Rozróżniamy trzy typy konfliktu panowkowo udowego Pierwszym typem to jest tak zwany KAM, gdzie narośl tworzy się na połączeniu głowy i szyjki kości udowej, jakby ograniczając ruch rotacji wewnętrznej, zgięcia i przywiedzenia w stawie. Drugim typem to jest typ pincer, gdzie narośl tworzy się na panewce stawu, pogłębiając ją i również ograniczając te, te, te trzy ruchy czyli rotację, rotację wewnętrzną, yy, zgięcie i przywiedzenie. Trzecim typem jest typ mieszany, gdzie tak na przykład, narośla są, tworzą się na obu tych strukturach, czyli i na połączeniu szyjki głowy kości udowej, i na panewce stawu udowego.